Cześć, witam serdecznie, łowisko Zezuj. Jesteśmy tutaj, żeby zaprezentować nowy kosz, piąty kosz z tego roku z fabrykiem K4, model Evo. Piąty, ostatni, ale tak naprawdę można powiedzieć, że to jest topowy model na 2024 rok. No i chciałbym przy okazji Wam tutaj go zaprezentować. Kosz, tak jak wszystkie aktualnie kosze MK4, jest na czterech nogach teleskopowych o średnicy 36 mm. W tym koszu zwróćcie uwagę na bardzo ciekawą kolorystykę szaty graficznej. Nogi są malowane, kasety też są w kolorze całego kosza. Od razu Wam zaprezentuję. Mamy dwie kasety frontowe, o takie dwie, proszę, i dwie szuflady, tak jak w każdym koszu, zamykane na zamek. To co mamy w środku, to są śrubki do układu transportowego, do każdego kosza są dołączone, potem pokażę, jak to się montuje, gdzie to się montuje. Ale jeśli jesteśmy przy froncie, no to zwraca uwagę nóżki, stópki metalowe, ażurowe, powiedziałbym takie dość mocno ekstrawaganckie, ale no Włosi nie boją się tego wyzwań, to musi wyglądać. Te nóżki były do tej pory widoczne tylko i wyłącznie w najwyższym modelu kosza, który był robiony w tamtym roku na 30-lecie firmy. W żadnym innym koszu tych nóżek nie spotkamy. One są zamontowane na stałe. Jeśli ktoś ma obiekcje odnośnie tych nóżek, to zapraszam, jest film weblogu niedawno kręcony, gdzie kosz Shelby również z takimi nóżkami metalowymi pełnymi był pokazywany, testowany na spadach betonowych. On się bardzo dobrze trzyma, także nie ma obaw, ale nie o tym tutaj teraz, bo o tym już było. Tu jeśli jesteśmy, no to te pokrętła. Te pokrętła w tym roku we wszystkich praktycznie koszach są już dostępne. Pomelo Big, tu jest takie lustereczko, można powiedzieć, to jest Bayer, ale bardzo funkcjonalne jest to pokrętło, dlatego że jest bardzo duże, obszerne, przyjemne w dotyku i doskonale trzyma. To mocowanie też, zwróćcie uwagę, jest w kolorze takim antracytowym, tak? Nie tak jak w innych koszach czarne, ale jest w kolorze właśnie całego kosza. Pokażę może teraz bok kosza. O. Tak to wygląda. Evo, piękna rama. Zwraca uwagę ten bardzo taki krwisty, ciemnokrwisty kolor ramy. No, jest niespotykany ten kolor nad wodą. Naprawdę wygląda imponująco. To jest do blokady torby wsuwanej z prowadnicami. To pokrętło jest do blokady podnóżka. To jest jego bok. Tu jest właśnie gniazdo do mocowania układu jezdnego i tutaj właśnie tą śrubką, którą pokazywałem, szuflady, sobie blokujemy ten układ transportowy. To jest z dwóch stron tył kosza, pasek oczywiście, one też są, to jest pasek standardowy przy każdym koszu, bardzo szeroki, gruba gąbka w środku, także to w ramię się nie wbija, jest pewien komfort. To tak na marginesie tył kosza MK4, no i ten piękny tutaj tył malowany Evo, takie ładne wyścigowe barwy. Kosz, tak jak inne kosze, posiada, już pokazuję, prowadnice. W tym koszu jest ich cztery, tutaj mamy je cztery poziomice, dzięki którym bardzo szybko wyregulujemy sobie kosz. Co ważne, to jest oczywiście na dodatkowe akcesoria do montażu półki bocznej, ale przy okazji powiem, że to jest noga 36. Jeśli chcesz sobie zamontować, bo możesz zamontować sobie akcesoria o innej średnicy, możesz sobie tutaj włożyć nogę 25 czy 30 mm przy użyciu oczywiście reduktora i wtedy możesz swoje akcesoria stare też do tego kosza, jeśli masz ochotę i przyzwyczajenia, użyć. Tak on wygląda. Jeszcze raz pokażę na front. Na żywo, tak jak każdy mówi, prezentuje się imponująco. Evo od MK4 w
zupełnie nowy design, 8 antypoślizgowych podnóżków, jeśli o tym nie mówiłem. To jest tak właśnie zrobione, że pod dwie duże stopy antypoślizgowa powierzchnia, dzięki którym stoimy pewnie i zawsze suchą stopą na tym podnóżku. Podnóżki jak w każdym koszu prawie do 200 kg wytrzymują, także nie ma obawy, że jeśli ktoś troszkę więcej waży, będzie się na nim źle czuł. Będzie się czuł na nim dobrze, żelowe siedzisko, dobrze znane z innych koszy, zapewnia pełen komfort. Także pozdrawiam i do zobaczenia nad wodą. Cześć.